Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj nietypowo zapuściłem się z gołąbkami do Katowic, ale posłuchajcie wszystkiego, jak to było. Karmię tutaj młodziaki, no bo dzisiaj będą zmieniać dom. Pójdą do nowych właścicieli. Będę miał gości i będą te młodziaki sobie zabierali. O, one już pojadły, teraz same się napiją elegancko. Bo im ta klatka przeszkadza jednak. Się stresują. O, tak będzie lepiej, wyjmę ją jeszcze. O, już pojadły. A się muszą napić elegancko. A chyba im tak aż bardzo wody nie brakło. Już widzę, że nie cisną się do picia. Więc dziś gołąbki w klateczce pojechały do dwóch hodowców. Zostały one dostarczone na dworzec w Katowicach. Także się ten dworzec rozbudował. Dawno mnie tutaj nie było. Tutaj żaba, którą tutaj na studia chodziłem. I ona tu była, po prostu to miejsce jest troszkę nie do poznania. Mimo że tu trochę czasu spędziłem i tymi uliczkami pochodziłem, to nie było tak łatwo trafić. Dawno w Katowicach nie byłem. Tu jest McDonald's, do którego się chodziło. Także jak byłem na studiach, kawałek musiałem przejść, bo zaparkować to jest istna tragedia. Gdzieś tam podjechać, więc kawałek tutaj dalej udało mi się zaparkować i z gołąbkami w ręce, w klateczce przemaszerować, żeby je dostarczyć. Teraz już wracam do samochodu. Gołębie dostarczone pojadą pociągiem do Olsztyna. Ja musiałem przejść dwa przejścia. Oj, szczęśliwie. Wracam już sobie spokojnie do domu. Tu już jest spokój, bo w tym centrum Katowic to masakra. Powiem tak, my hodowcy szaleni jesteśmy. Chwilę żeśmy z kolegą pogadali. Powiedział znajomemu, że jedzie pociągiem do Katowic po gołębie. To się bardzo też zdziwił. Plus taki, że było można na żywo się chociaż na tym dworcu czy przed dworcem poznać. Fajnie, że mi się udało dojechać, że udało się trafić, udało się znaleźć jakiś parking, bo naprawdę zatłoczone i z tym dojazdem w tym Katowicach to ciężka sprawa. Kolega odebrał gołąbki, teraz 6 godzin, o 29 będzie w domu, 15 minut od dworca kolejowego mieszka w Olsztynie, także no nie będzie musiał. Ta klatka dosyć ciężka, jeszcze coś, kontuzję ręki dostałem i tak powiem, ciężko mi było ją trzymać w palcach i musiałem lewą ręką ją nieść. Także ta klatka troszkę z tymi gołąbkami ważyła. Zabrał swoje młodziaki plus jeszcze parę dla drugiego kolegi z okolic Olsztyna, który najpierw chciał przyjechać, ale wiadomo, to tyle kilometrów, tam 70 kilometrów sobie podjedzie pod te gołębie. 75, no tak wychodzi, że chyba koło tyle będzie miał. No to godzinkę, półtorej w jedną stronę, no mniej więcej tyle co ja do Katowic. Akurat jestem w Mikołowie, też tu 50 parę kilometrów strzeliłem w jedną stronę i teraz wracam z powrotem. Także wysyłki przez
poczty są utrudnione, więc trzeba sobie jakoś radzić, tego MB odbierać. Więc dzisiaj taka historia i przygoda, wycieczka. Najpierw rano byli hodowcy z Rawicza. Tam kolega bierze już któryś rok ode mnie gołębie i mu się fajnie spisuje. On zawsze brał młode, no, czyli w 19 roku. W 19 brał, mu się fajnie spisały. Potem był problem, bo z Rawicza hodowcy biorą któryś rak, czy jeden hodowca. Zawsze przyjeżdżają w trójkę z kolegami, tam bierze młode. Po moich oryginałach ma gołębie z 10 konkursami, z 11 konkursami. Także mu się tam sprawują w Rawiczu. Fajnie ptaki ze sztoli. Tak jak powiedział, wszystkich tych gołębiach, co mu się sprawdziły, to były wkrzyżowane w sztole. I moje gołębie u niego sprawdziły się w krzyżówce z gołąbkami od Rumińskiego, Tomka Rumińskiego. Ta krzyżówka mu spasowała dość mocno. Także gołąbki moje łączone z gołąbkami Tomka Rumińskiego mu fajne wyniki przyniosły. No i właśnie fajne lotniki wziął sobie też młodziaki jesienne z tej krwi, które mu się tam sprawdzały. Miał, jak to mówię, sztole, coś z Van Lunów. Z Van Lunów bardzo szybkie ptaki u niego. Też mu szpicowały te gołębie w lotach tych szybkich, w lotach młodych. Ale najlepiej właśnie... sztole i Van Luny też bardzo dobrze. Właśnie z bardzo wielu hodowlach Van Luny się super sprawują. No więc też nie dziwne, że u mnie krzyżówka sztoli i szaleńców też fajne wyniki przynosi, bo i lotnika rygiodu. Więc to koledzy z Rawicza byli. No a tu kolega z Olsztyna, też w ciężkim terenie, też mu się tam gołąbki z mojej hodowli dobrze spisują. No i powiedział, po co ma szukać drogich gołębi gdzieś indziej, jak najlepiej uderzyć w sprawdzone miejsce i sobie ze sprawdzonego źródła wziąć z miejsca, z którego już brał. Więc przejechał się pociągiem przez całą Polskę, można powiedzieć, przez całą Polskę do Katowic. Powiedział, innym razem kiedyś mnie odwiedzi. Podwiozłem te gołąbki do Katowic. Na dworcu żeśmy się spotkali, przed dworcem, i się wszystko fajnie udało. Także taka dzisiaj przygoda związana z gołąbkami. Ja tutaj wracam do domu teraz już na spokojnie, bez nerwów, bo tak lekki stres był, czy zdążę. Wyjechałem sobie i tak wcześniej, ale wiadomo, drogi są jakie są, więc jakby troszeczkę dłużej jechałem, niż mi pokazywał GPS, też szkoda by było mandaty popłacić. A druga sprawa, w tych samych Katowicach tam zaparkowanie i skręcenie w jakąś jedną dróżkę powodowało, że czas się wydłużał. Potem kawałek musiałem przejść z klatką, bo tam pod sam dworzec nie podjeżdżałem, nie wiedziałem, gdzie tam jakby wbić się.
pewnie szło bliżej i lepiej to zrobić, ale to pewnie ci, co jeżdżą po Katowicach, nie mają problemu, ale akurat musiałem pokombinować. Znalazłem fajny parking, w sumie nie tak daleko do dworca. Gdyby nie ta klatka, to fajnie by się szło. Katowice strasznie się zmieniły. Jak tam chodziłem na studia, to już wyleciało mi to z głowy, jak to wyglądało wszystko. Przede wszystkim dworzec wyglądał inaczej. Tam była kładka, tam to zupełnie, tam gdzie autobusy były, to tam teraz jest ten plac, na którym żeśmy stali. Także zmieniło się to niesamowicie. Tego dojścia nawet nie poznałem. Z powrotem poznałem miejsca, potem tak na spokojnie Żabę, Fontannę, McDonalda, który cały czas stoi w tym samym miejscu. Także to się akurat zgadzało, ale mimo że tam tędy troszkę czasu przechodziłem i parę razy tam byłem, to i tak miejsce było nie do poznania jakby dla mnie po tym czasie, więc pamiętam ten stary dworzec. Pewnie wtedy byłoby łatwiej, a tak się to takie, no, zrobiło. Galeria przy tym potężna i dworzec, także pewnie w galerii było, galeria katowicka przy dworcu, pewnie w niej było miejsce parkingowe i muszło tam podjechać. No, ale to już wszystko było też szalone, bo wydawało się, że kolega do mnie przyjedzie, tak zapowiadał, a dostałem potem SMS-a, że o 14 jest w Katowicach, a 14:48 planuje z Katowic z powrotem pociągiem jechać do siebie, do domu, do Olsztyna, i zrozumiałem, że chce, żeby mu tego MB przywieźć, a więc cała akcja była na szalonych papierach wariackich, bo wcześniej jeszcze właśnie koledzy z Rabicza byli. No i potem pakowanie gołąbków, jazda, no i teraz wracam. Jutro jadę na Górę Świętej Anny.